Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ghost of Tsushima. Kontynuujemy dalej historię Tenseya Ishikawy. Zanim ruszymy z głównym wątkiem fabularnym, chcemy mu pomóc. Panie Sakai, musisz coś zrobić. Chodzi o wytwórnię Sake Kii w Azamo. Ta warzelnia jest dumą Tsushimy. Do tej pory pamiętam smak Sake Kii. Wkrótce nic się nie ostanie. Mongołowie chcą zabrać wszystko. Spróbuję pomóc. Mamy kolejne zlecenie od mieszkańca. No dobra, ale wysyłają nas w tamte strony. Opa. To te kolejna rozmówka. Nie, tu kwiatki. Dobra. To jedziemy. Jak Dareczku wygrasz w lotto więcej niż wydałeś, to kupisz sobie level 3. No ja jestem zadowolony. Takiej informacji. Dobra, jeszcze wyżej. To tak, plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że dalej kontynuujemy historię Ishikawy. A następnie będziemy, patrząc na dziennik, robimy Ishikawę. I ja bym poleciał z tutaj tymi mniejszymi misjami od mieszkańców, a potem Masako. Dareczku, myślisz, że to jest dobry pomysł? Obsasa, obsasa, obsasa. Oczywiście, że nie. Tak myślałem. 10 na 10, a jednak. Ojojoj. Nie, dużo Senseja Ishikawy. Czemu ja się tutaj nie mogę tepać? Ktoś mi wytłumaczy? A, da się jednak. Okej. Okay. Tamtę stronę, okej. Okay. Sakai. A ja. Jakieś wieści o Tomoe? Ktoś strzelał do wędrowców na drodze do Hiyoshi. Ludzie boją się ruszyć i dostarczać zapasy. To może być jej sprawka? Kilku łuczników w strategicznych miejscach może odciąć całe miasto. To twoja taktyka z czasów służby u klanu Nagao. To moje szybko się uczyła. Za szybko. Aha. Walczymy z twoim odbiciem. Możemy to przekuć na naszą korzyść. O, mądre słowa. Przeszłość nigdy nie mija. Oni mi dają tytuły odcinków. W odcinku 7 jest taka rodzica 3 godzin. Jak mam znaleźć tych łuczników? Od nagrywania. Ale tym razem jestem wyspany. Bo była sobie taka króciutka drzemeczka. Chcemy przejąć kontrolę nad drogami do Hiyoshi. Gdzie ustawimy łuczników? Przyjrzyj się okolicy. Na drodze za gospodą. Nie, za mało osłon. Kiepska widoczność. Trzeba zająć jak największy teren, a łuczników jest mało. Okej. Mądrze byłoby strzec głównego wejścia do miasta. Ludzie i tak unikają głównej drogi. Łucznicy nie mieliby co robić. Okej. Co mądralo polecasz? Garstka ludzi odetnie drogę do wybrzeża. Tak. A więc... zostaję tutaj gdzieś. Chciałbym, żeby ktoś pilnował mostu do miasta. Słusznie. To chyba złudny wybór jest, Dareczku. Przy drodze na południe ciągnie się zbocze. Idealne miejsce na ostrzał. To małe by się zgodziła. Jest dla ciebie nadzieja. Ruszajmy. Ale jest ten. Jest opcja. O, pieniążki na czacie darmowe. Halo, grosiki.
To jest dobry przelicznik pieniędzy z tego Oldguarda. Dobra. I tak, czy ja mogę się tepnąć w czasie misji? Chyba nie mogę. O Jezu! Już myślałem, że zleci na amen. Co dobra, jeszcze się wyjawił da pan Tomoe? Nie ukrywałem niczego. A powód opuszczenia klanu Nagao? Nie tajemnica. On se sam zszedł. Cześć Natane. Co jeszcze wyjawił pan Tomoe? Nie ukrywałem niczego. A powód opuszczenia klanu Nagao? To nie tajemnica. On se sam zszedł jak magik. A źródła mi odpowiadały. Ale dalej pan uczył. Nie od razu. Co pana przekonało? Łuk to moje Natane, życie. Pamiętam. Odłożenie go było jak zrobić śmierć. 20 punktów, tak? Postanowiłem żyć. Żałuje mistrz, że porzucił drogę wojownika? Łucznictwo to sztuka panowania nad samym sobą. To jedyne zwycięstwo godne samuraja. Okej. On ma takie podejście dziwne. Rozglądaj się za Mongołami. No przecież widzę ich tam. Niewinni podróżnicy. Martwi. Kto mi stawi czoła? Come on! Come! Dobra, i teraz serio prowokacji. Będę do tego rusza kolejny, bo poczekaj, co się... Zszarży? Co ma się... Okej. Okej. Ez. O, come on! Mario! Dobry panie, Twitch mnie nie lubi. Co? Czemu Twitch mnie nie lubi? Okej, okay, łatwiutko. Dotrzyj do mostu w pobliżu wybrzeża. Komukon konik. Jadę my. I za wiatrem. Tomoe wszystko przekreśliła. Zdradziła swój lud. Tomoe wiedziała, że zasługiwała na znacznie więcej. Co to było? Dobroć bywa przydatna. Nawet dla wojownika. Mój wuj. Dobra. I nie powiedział. Pokazał. Z łaski rodzi się dług. Wait. U kogo dostałeś Subika Maja tym razem? Jak trzeci? Pomysł na serię Red Dead Redemption 2 RP. Musiałbym mieć Red Dead Redemption 2. O, koledzy. A, drugi. Ale to od Sejroma, no to mówi czytałem. Oj. O kurde. O kurde, o kurde. Chowamy się za kamieniem. Kom, kom. Raz.
Pyk, headshot. Oni nie wiedzą, co się dzieje. Elegancko. Jak to Moe do pana trafiła? No to cieszy się, Maja, że Spika dostałaś. Bardzo fajnie. Gdzie mam biec? Pewnie ktoś się uszkolił. Kurde, no gdzie on jest? Prawdziwa wojowniczka. Gdzie jest ten koń? O. No to słuchaj, Natane, zasłużyłeś, mówiąc w skrócie, na bana. Piszesz takie rzeczy na serwerze. A co do tego, żebym sobie kupił Red Dead Redemption? Mam na PlayStation. Dobra, come on. Ała. Ała. Dobra, nie ma, idę na blisko. Pyk. Hilek. Au. Atakuj ich, oso. Dobra, jest dunia. Ała. Au. Lubina. Dobra, i co? Któryś jeszcze? Kto nie zginął? Halo. A, na dole. No chodź, misiu, pysiu. Oj, 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 to... No jaja se robicie? On... Jaskier Wiejuch to kot mój. Pokonaj Mongołów. Oj, wy niedobrzy. Maja, to był 18 zgon jak coś, bo nie było cię na poprzednim odcinku. Nie, nie, licznik śmierci wcale nie krzyczy ile. Au. Elo. Dobra, gdzie jest ten boss? Zrobiłeś te mury, Natana? Świetnie. Słyszałeś o Ishikawie? Tak, mam wiadomość. Mów. Sensei, źródła Hiyoshi będą błagać o litość.
Tak samo jak ofiary Hironoriego na Kamilczo! O, przywódca zabity Elo. Maja, pewnie masz złą wersję modpacka, że ci nie działa serwer. Hironori Nagao. Nie zginął z rąk bandytów? To było wieki temu. Miał być wielkim łucznikiem. To ty go uczyłeś? Nie. To moje szerzy kłamstwa. Jest w tym ziarno prawdy. Chce nas ze sobą skłócić. Tylko my możemy ocalić Hiyoshi przed krwawą łaźnią. Więc walczmy razem. Zaplanujemy obronę w dojo. Przyjdź tam, gotowy do walki. Weź masz na 5 minut na serwer, czyli ci działa. A my zrobiliśmy sobie tutaj misyjkę. Dobrze, Nobu. To robimy od razu następną. To jest krótkie. Idziemy się mścić. No, już tak blisko do punkciku. Talizman precyzji, talizman walki z dystansu. Super. Więcej Ishikawa. Jak to szybka podróż nie jest teraz dostępna. Co za punkt? Umiejętności. Techniki. Proszę mi tutaj bez trollowania. Halo dzieci. Moje kochane. Puderlaczki. Krawcer się nie popsuł. Ty jesteś zepsuty, Darek. Sakai. Ja Adam. Droga łuku. O, reklama akurat Ghost of Tsushima. Ciekawe dlaczego. Musimy jakoś powstrzymać to Moe, zanim zdobędzie Hiyoshi. Nie wiem, czemu jej tak zależy na tym mieście. Urodziłem się tam. Chcę się przypodobać Mongołom. A mnie poniżyć. Ale teren działa na naszą korzyść. Dwóch łuczników może powstrzymać setki. Albo... Krosiki na czacie. Damy Mongołom je przejąć. Wtedy to Moe wygra i straci czujność. Potem my uderzymy. Poświęcić Hiyoshi za to Moe? Gra jest warta świeczki. To Moe by się zgodziła, senseju. Dobrze, Sakai. Zaatakuje z północy. Tam ich zatrzymamy. Dobry sprawdzimy plan. Wzniesienia, rozmieścimy strzały i... Cicho. Słyszałeś? Jedna strzała, jedna śmierć. Aj! Pyk! Aj! O! Pyk! Cyk! No! Ej, patrzcie jak jestem zarąbisty. Z odcinka na odcinek coraz lepszy. I cyk! Czekałem na odwiedziny nowych przyjaciół domowe. O, skrótmenki, tak jest. Jesteś po prostu mięczak na tane, nie chcesz tego oglądać. Ta gra jest dla prosów. Porozmawiaj z Ishikawą. A temu mogę skrócić mękę? No, nie mogę. Jeśli chciałaby nas zabić, byłoby ich więcej. Może chciała nas tylko spowolnić. Hiyoshi, rozpoczął się atak. To nie gadajcie, tylko biegnijcie. Tędy. Zapasy. Jeśli dziś zginę, obiecaj, że będziesz dalej ścigał Tomoe. Obiecuję. Pop.
No już prawie, no już prawie. Dawaj, 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 dawaj. Ej, 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 nie giniesz, panie Ishikawa. No dokładnie, Ishikawa. On jest od sikania. Ishikawa, bo you know. O, no, no, no. Chodźcie! Wy dwie? A, jakieś baby. O co chodzi, moi panowie? Moi panowie, od razu. Mogołowie ruszają na Hiyoshi. Zbierz wszystkich w karczmie i nie wychylaj się. Zajmiemy się nimi. Tak jest. Dobra, jedymy. Idziemy ich Mamy pozabijać. Mamy dobrą widoczność. Mongołowie nas nie zaskoczą. Czasu jest niewiele. Czy coś Oj, może nam pomóc? Wyjrzyj się, polo bitwy. O. Nie mamy wielu opcji. Bierzmy to, co mamy. Te beczki mogłyby nam się przydać. Sucha trawa. Zwabimy Mongołów. Zapewnimy ci płonące strzały. Oho, tak. Jest zaszerszeni. Odwróć uwagę. Tak. Weź płonące strzały i nie oparz się, ani mnie. O, płonąca strzała ma się do krótkiego łuku. Podpala wrogów tkaninę i suchą trawę. No, petarda. Więc nie wchodź mi w drogę, senseju. Szykuj się. Mongołowie niedługo przyjdą. Zbliżają się. Dobrze. Pokażmy im moc drogi łuku. No, where are you? Dobrze. Schodzą ze wzgórza. Do dzieła. Jedna strzała, jedna śmierć, senseju. Ej, oni też mają palące się? A jak ja to zrobiłem? Nieźle, Sakura. O, pyk. Gotowy na więcej. Oni też. Schodzą główną drogą. Widzę. Ała. Ej, więcej strzałków, please. Au, au, au. I tu wa. Oj, 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 oj. El snajperro. Elo, elo. O. No po kolei. Ciach, ciach, ciach. Ich więcej. Pomóżmy im przejść przez rzekę Sanzu. Ajajajajaj. Ała. Kurwy. Kurwy. Byliście asza, a kurwy. Tak. O, tak jest. Masz obek, cześć. Oj, oj, oj. Eldo. O. O. A, lodzia. Takie pszczółki. Nie widzę go, no. O! O!
Bo ty masz lepszą tarczę. Łop, dobrze. Ale za mnie samuraj, no. Oza, kurde. Cześć, cześć. Uch, ten jest gruby. To liega po fachu. Dobra, elo. Ale to niedobry samuraj. Gruby walczy z grubym, no, no, no. Dałem radę. Ej, bez zgona. A nie wierzyli we mnie, no. Że bez zgona da radę. No już, możemy sobie pogadać. Ej, serio. Gruby, po imprezie dałem radę bez zgona. Dobrze, szkoda, że nie w trakcie imprezy, nie? O, rozmawiaj. A, tam jest. To Tomoe? Pali chorągiew na Gao. O, nie. Zanim tam dotrzemy, będzie już daleko. Eldo. Stchórzyła. Nie. Drwisz nas. Wie, że ostatnim uczniem przed nią był Hironoi Nagao. Mówiłeś, że nie był. No to jak? No właśnie. O co Kaman? Byłem młody. Dumny. Zimny. Hironoi brał ze mnie przykład. Wszczął bunt, by przejąć klan. I przegrał. Okay. Ale wyrżnął najlepszych ludzi pana Nagao. Hironori nie natknął się na bandytów. Musieli chronić honor Nagao. Mojego się nie dało. Uczyłem go, nie mogli mi zaufać. Dano mi szansę na odejście ze służby. Ja... Wmówiłem sobie, że droga łuku musi przetrwać. Ale naprawdę... Jestem tchórzem, który powinien zginąć. O kurde. Wiedziałeś o tym, Tomoe. Chciałem, żeby wiedziała, co dla mnie znaczy nauczać. Wykorzystała to... jak wszystko inne. Przewin Hironoriego nie odkupisz. I nie zmienisz Tomoe. Ale dziś ocaliłeś lud Hiyoshi. Z moim dokładnie nowym tak. Uczniem. Proszę przyjść na zamek Kaneda. Mój łuk jest twój, ale Tomoe jeszcze nie skończyła. Musimy ją dopaść. Tak, senseju. Droga łuku. Ej, to było fajne. To mi się podobało. Gruby jak Maja weszła na serwer. Wow. No to cudownie. Talizman nietykalności. Talizman obrony. Pikujący soku, barwnik do krótkiego łuku, petarda. Dobra, YouTubek, dziękuję za oglądanie 8 odcinka. Widzimy się w następnym. Lajeczek, subskrypcja, komentarz, dzwoneczek i zapraszam na Twitcha. Na razie, pa, pa.